aż do Bułgarii muszą jechać dwaj Torunianie, aby się spotkać, ale tak czasem bywa. Denis Załęcki z nami, dzień dobry. Siemanka wszystkim, witam. A właściwie dobry wieczór. Ważenie przed galą JFN Show 2 tutaj w Sofii w Bułgarii dobiega końca. Dziś na tym ważeniu oczywiście był też Denis Załęcki. No i ja też muszę o to zapytać, o tę naszą obecność tutaj, bo w niedzielę wielkie derby. Elana Toruń kontra Zawisza Bydgoszcz. No i wszystko na to wskazuje, że nas tam nie będzie. Mojej nieobecności to tam nikt nie zauważa, ale dla ciebie pewnie to jest jakiś problem. No niestety, bardzo przykra sprawa, ale trudno. Trzeba stoczyć walkę, walk nie odmawiam, także chłopacy zrozumieją, czemu nie będzie. No właśnie, widziałem dziś oświadczenie w internecie, czekasz na rywali, niech się zgłaszają, jesteś gotowy wyskoczyć z każdym, cały czas to potwierdzasz. Jestem gotowy walczyć z każdym. Czy to rywal ma 3 metry, czy 1,5 metra, nieważne, wychodzę z każdym. Też widziałem, że ty nie do końca dowierzasz w to, że powodem, dla którego tych czterech rywali, ci, którzy mieli z tobą walczyć, zdecydowali się jednak nie walczyć, że to nie do końca były kontuzje. Tak, ten mistrz świata, który miał cały ze mną walczyć, ten kurwa, ten ala gigant, niby mistrz świata, ale widziałem, że przedwczoraj bił na worku, ktoś go tam nagrał z innego story, także, że ma kontuzję, to mu w to 100% nie wierzę. Powinienem zapytać o twojego jutrzejszego rywala, ale też odnoszę takie wrażenie, że dla ciebie nazwisko rywala nie do końca ma znaczenie. Nie ma znaczenia, ale wiem, że chłopak jest mocny, jest mocno wytrenowany. Będzie ciężko, ale tak jak mówiłem, zapowiadałem, chcę skończyć to w pierwszej, maksymalnie w drugiej rundzie. Forma życia? Myślę, że forma życia. To jest rzeczywiście taka formuła skrojona pod ciebie? Taki najmniejszy ring świata, jak to mówią organizatorzy? Powiem ci tak, cieszę się, że to jest sam box, że ring ma 3x3. Że jest to najmniejszy ring świata, ale powiem szczerze, że teraz się czuję fajnie, jestem teraz wszechstronną osobą, trenuję parter, jiu-jitsu, także mogę się sprawować również MMA. Gdzie ty trenujesz na co dzień teraz? Brazylijski jiu-jitsu w Toruniu, kickboxing u Marka Marszala, a boks u Kamila Gorząta. No, Kamil Gorząt, wiadomo, przedstawiać też chyba nie trzeba. Od kiedy jesteś w Bułgarii? Od środy. I jak Bułgaria podbiła twoje serce? Nie podbiła, bez szału. Wszyscy mówią to samo. No dobra, to nie rozmawiajmy o Bułgarii, ale zapytam cię jeszcze o twoje dziecko, The War 3. To jest coś, o co chciałem zapytać, bo te dwie pierwsze gale cieszyły się sporym zainteresowaniem. Stąd moje pytanie o trójkę. Kiedy możemy się jej spodziewać? Koniec listopada, początek lub połowa grudnia. A to jest tak, że te dwie pierwsze gale otworzyły twoje oczy na coś? Ty wyciągnąłeś jakieś wnioski? Chcecie jeszcze coś zmieniać, jeżeli chodzi o tę trójkę? Jak to wygląda? Chcemy robić więcej walk grupowych, typu 5x5, może 7x7, może 10x10. Zobaczymy, ilu będzie chętnych chłopaków takie walki chce robić. Chcemy po prostu robić, zalegalizować te ala ustawki. Tak, bo wiemy, kurwa, że teraz wychodzimy z kimś do lasu, później znajduje się jakaś 60 i idzie siedzieć, tak? A teraz możemy się zebrać po 10-15 osób, iść sobie do klatki, bez przypału wychodzimy, jeszcze do tego chłopacy zarobimy pieniądze, także myślę, że do tego będę dążył. Bo wy nawet w Toruniu mieliście problem, nie wszyscy chcieli, żeby ta gala była, mówię o jedynce, organizowana chyba w tej arenie Toruń, najnowocześniejszej hali w Toruniu i musieliście szukać innego miejsca. Tak, musieliśmy szukać, bo to miasto się nie zgodziło, bo nie chcą tych ala niby ustawek, ale jak wolą, żeby chłopacy bili się po lasach, no to niech takie robią numery i tak będzie wtedy. Ostatnie pytanie, żeby to wszystko spiąć klamrą o jutro, o jutrzejszą walkę. Podtrzymujesz te deklaracje, że pierwsza runda i koniec, czy może będzie inaczej? Myślę, że tak będzie. Zrobię wszystko ku temu, by tak było. Na pewno się postaram. Dziękuję, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.